Dla młodego pokolenia po prostu budynek starej generacji, niszczejący, obskurny, jednym słowem, do niczego. Nic bardziej mylnego. Działdowo chce historyczny obiekt postawić na przysłowiowe nogi. Pomimo, iż przez pryzmat tego, co tu się działo, zasługuje na rozbiórkę. Tutaj trafiała ludność polska, przede wszystkim inteligencja, duchowieństwo, ale także trafiali tutaj Żydzi z całego północnego Mazowsza, również byli tu mordowani obywatele niemieccy, chorzy psychicznie, którzy trafiali do obozu w Działdowie po to, żeby ich uśmiercić. Po 1945, po zakończeniu wojny w 1945 roku mieliśmy tutaj bardzo złożonych jeńców, byli to i jeńcy niemieccy, i Mazurzy, i żołnierze Armii Krajowej, którzy w jednych celach spędzali czas, a potem byli deportowani głęboko do Rosji. Będzie remont. Pieniądze sukcesywnie zaczynają wpływać do ratusza. Modernizacja zapowiada się trudna i kosztowna, ale historii nie da się od tak wyburzyć. Działdowianie chcą poszerzyć wiedzę, chcą wiedzieć. Właśnie otrzymaliśmy rządowego programu inwestycji lokalnych. Pierwsze pieniądze są to 4 miliony złotych, które chcemy przeznaczyć na ratowanie tego obiektu. Projekt jest bardzo złożony, jest o wiele bardziej kosztowny, ale oprócz tych 4 milionów mamy zabezpieczony także w budżecie własnym 1 000 000 złotych. Dodatkowo staramy się również o pieniądze od konserwatora zabytków. Budynek z mroczną przeszłością właśnie otrzymał szansę zmienienia swojego tragicznego wizerunku. Możliwości poprawienia się jest dużo, zupełnie jak powierzchni do dyspozycji. Utrzymywać 3,5 tysiąca metrów kwadratowych tylko i wyłącznie jako obiekt muzealno-historyczny byłoby to zbyt kosztowne dla miasta, dlatego tak naprawdę w czasie remontu pewnie będzie to się jeszcze mogło zmieniać. Na dzień dzisiejszy jest tutaj zaplanowana i część upamiętniająca, ale i część edukacyjna. Być może uda się też prowadzić jakieś instytucje publiczne, co spowoduje, że utrzymanie tego obiektu będzie dużo tańsze. Opieszale prace mają nie przebiegać. Temat, który od dawna nie mógł zostać rozpoczęty, teraz koniecznie ma zostać dokończony. W zeszłym roku został uchwalony Dzień Pamięci Ofiar obu totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Obchody miały miejsce w Działdowie. Działdowo nie chce źle, lecz chce dobrze zostać zapamiętane.